Jest z nami twórca tego całego wydarzenia, pan Arek, pan Pawłowski. No i na samym początku pytanie, czy też on spełniło twoje oczekiwania? Tak, ja jestem tym typem człowieka i perfekcjonisty, że z jednej strony mega to przeżywam i będę przeżywał, ale już myślę o kolejnych rzeczach. Wydarzyło się tyle w tym roku, że już myślę o tym, co będzie na kolejnych galach, nawet nie na kolejnej gali, więc cieszę się, bo z jednej strony show dowiozło to, co miało dowieść, a z drugiej strony jaram się tym, co będzie. I to jest najpiękniejsze. Wrestling nigdy się nie kończy, to jest piękne. Czy uważasz, że ta rewolucja się udała? Czy zaszczepiliśmy dzisiaj tej publiczności wrestling? Uważam, że tak, ale jest to pierwszy krok. Czyli to też nie jest tak, że wszystko wyszło idealnie, że jesteśmy zachwyceni i teraz kłaniajcie się nam. W sensie ja, wbrew temu, co internety sądzą, ja w ogóle nie liczę na tam pochwalne peany i ukłony. Ja po prostu chcę, żeby istniał przysłowiowy POTMZNY, polski wrestling, żeby było to na poziomie, żeby można było ściągać takie nazwiska jak te i jeszcze większe na wydarzenia. Żeby storyline'y porywały, żeby postaci były ciekawe, żeby to wszystko po prostu było wow, wow, wow. I wydaje mi się, że pierwszy krok został poczyniony. Nie popadam w hurra optymizm. Teraz będzie, że tak powiem, czas na to, jakby podczas gali był czas na to, żeby się tym jarać, przepraszam bardzo, a za chwilkę będzie czas na chłodną analizę. No i już mam pomysł na main event drugiej gali. A właśnie po tej drugiej gali, czy możesz tam powiedzieć, kiedy możemy oczekiwać jakiegoś terminu i czy któraś z tych gwiazd zagranicznych, z tych dużych nazwisk, która pojawiła się dzisiaj, pojawi się również na następnej gali, czy już masz, asa w rękawie i już jakieś kolejne nazwiska zagraniczne pukają do drzwi PTW? Absolutnie na 100% jeden czy kilku zawodników, których zobaczyliśmy dzisiaj z zagranicy, się pojawią na kolejnej gali, ale też, żeby produkt był ciekawy, musi być świeży. Żeby był świeży, to trzeba ściągać coraz to nowsze nazwiska. Tak naprawdę nie ukrywam, że w głowie miałem pomysł na to, jakby na fajnego przeciwnika dla danego zawodnika. Mm-hmm. Czyli sobie myślę, dobra, jeśli wygra Gabriel Queen, to będzie to. Jeśli wygra ten, to będzie ten. Mm-hmm. I mam dla Starboya bardzo fajnego przeciwnika. Coś mi podpowiada, że dla niego to będzie spełnienie marzeń, a dla fanów to będzie... To będzie po prostu wirtuozeria. Jaka była druga część pytania? Kiedy możemy spodziewać się jakichś pierwszych informacji od tej gali? Przede wszystkim będziemy kontynuować tak jak przed wydarzeniami zrobiliśmy parę takich gal zamkniętych, takich wewnętrznych, treningowych, ale to były takie gale. Malutkie po prostu w naszej sympatycznej w sympatycznej naszej sali z odrapanymi ścianami, ale z wielkim duchem wrestlingowym. I będziemy kontynuować te wydarzenia i one będą co miesiąc, więc na pewno jakby w listopadzie i w grudniu, w sensie, tak myślę, zależnie od tego, jak bardzo popłynęliśmy, ale mam szczerą nadzieję, że tak właśnie będzie, więc listopad, grudzień, te małe wydarzenia i czy to będzie styczeń, czy to będzie luty, myślę, że jakby to jest ten kierunek. To jest też tak, że oczywiście każdemu się marzy, żeby wydarzenia na takim poziomie były po prostu co tydzień, najlepiej w jego podwórku, czasami dosłownie, ale no, to też jakby mierzyć siłę na zamiary, to po pierwsze, mi też się marzą tego odbiówki, mi też się marzy program w telewizji, w prime time'ie, i żeby to się działo co tydzień, do tego dążę, do tego będę dążył, ale na razie jakby spokojnie, jakby let's take a step back, zobaczmy, co zadziałało, zobaczmy, co nie zadziałało. Niesamowite jest to, że wydarzenie było bardzo długie, ja też zdaję sobie sprawę, ja przede wszystkim, to jest tak, bardzo ciężkie decyzje są do podjęcia za każdym razem, bo jakby ja sam nie jestem na przykład fanem tego, że kurczę, te WrestleMania to są już 8-godzinne, 10-godzinne i mają 60 meczów, a z drugiej strony mam takie, kurczę, chciałbym zrobić normalną kartę, tak przykładną, z 7 walkami, ale mam więcej zawodników, mam więcej pomysłów i więcej osób zasługuje na to, żeby na tej historycznej gali pokazać się. Dlatego też tak pocisnęliśmy z tym czasem i myślę, że na przyszłość będziemy się raczej trzymać tego systemu 7-walkowego, ale kurczę, to jest wrestling, tak? Czyli tak naprawdę jakby można się spodziewać absolutnie wszystkiego. Ja po prostu wiem, że dzisiaj jest nawet nie mój dzień, bo to nie chodzi o mnie, dzisiaj jest nasz dzień. Dzisiaj jest dzień każdego fana pro wrestlingu i to jest piękne i marzy mi się, żeby, tak jak nie wiem, jak była bajka Laboratorium Dextera, bo dzisiaj jest dobry dzień dla naukowca, to marzy mi się, żeby każdy dzień, każda taka gala, każde takie wydarzenie był takim dobrym dniem dla fana wrestlingu. I ja zrobię
do jasnej cholery wszystko, żeby tak właśnie się stało. Jest z nami Peter Panasz. Witamy cię serdecznie. Siemka. Peter, powiedz nam, jak czujesz się po powrocie do ringu po tak długiej nieobecności? Świetnie, no czuję się tak, jakbym wrócił do domu, ale najważniejsze jest, co wy myśleliście, czy dałem radę. Naszym zdaniem było świetnie, świetna walka. No to jeżeli tak, to ja też się cieszę. W ogóle nie było widać tej przerwy. Tak? No tak. To jest świetnie. Genialne show. Powiedz nam i naszym czytelnikom, jak oceniasz to, co wydarzyło się dzisiaj na BTW, całą tą atmosferę i otoczkę? No ja myślę, że to jest tworzenie historii. No, na taką skalę, no to chyba tylko WWE robiło w naszym kraju, tak? Mówię, wiem, tak jak rozmawiałem z chłopakami z zagranicy, że oni też po prostu byli pod mega wrażeniem tego, jak to wygląda, jak to wszystko działa. No i miejmy nadzieję, że to się utrzyma, tak? Że rozkręcimy ten wrestling, bo wydaje mi się, że wszystkim nam zależy. Nieważne, czy ktoś lubi tego, czy ktoś lubi tego, to każdy jednak gdzieś tam chce na koniec dnia, żeby ten wrestling w Polsce działał, prawda? Masz rację. I właśnie, myślisz, że ta rewolucja, która zaczęła się teraz dzięki PTW, ona będzie trwała długo i będzie skuteczna? Tak mi się wydaje, słuchajcie, zasięgi ogromne. Na przykład po mojej walce, kiedy już byłem w stanie, że tak powiem, się ruszać, sprawdziłem sobie, co się dzieje w internecie, jaki jest ruch. Sam Sylwester Wadręga ten restreamował to wszystko, więc wiecie, więc naprawdę, no on miał ponad 15 tysięcy osób u siebie, nie, oglądających. Na naszym kanale na YouTubie utrzymywało się 3000 non-stop. Ludzie bardzo zadowoleni. Mi się wydaje, że teraz po prostu, wiecie, brakowało tej platformy, żeby pokazać Polsce i Polakom, że wiecie, ten stereotyp taki o wrestlingu, no to nieprawda, tak? Że to jest fajne show, że każdy się może w tym odnaleźć, każdy może się bawić, nie? Czyli zdaniem twoim i twoich zagranicznych kolegów, wrestlerów, wrestling w Polsce ma szansę zaistnieć i tak. Uważasz, że wszczepiliście. Powiedzieli, że mega robotę zrobiliście jako publika. Naprawdę, strasznie chwalili. Strasznie super. Chwalili. Super, czyli dzisiaj w Polsce zaszczepiliśmy i w Polakach pasję do wrestlingu. Wszyscy tak, razem. Tak, dokładnie. Myślę, że tak. Dziękuję ci serdecznie. Dobra, dziękuję. Dzięki również. Peter Panasz był z nami. Dzięki. Jest z nami kolejna gwiazda dzisiejszej gali, Jacob Crane. Jacob, dostajecie niesamowitą owację od tej publiczności tej zebranej. Jak czułeś się w Fedoringu przy takiej owacji, przy tym jak fani wspierali cię w dzisiejszej walce? Myślę, że tak jak zawsze, nie? Fajnie czuć, że crowd jest zainteresowany moją osobą. Fajnie czuć się w końcu częścią jakiegoś dużego projektu. No myślę, że Nano też zasłużył mi wszystko na owację. Nano pokazał się z naprawdę dobrej strony, to świetny zawodnik. Szkoda, że nie wygrałem i szkoda, że nie dałem fanom szansy na celebrowanie mojego zwycięstwa, ale myślę, że następnym razem dam tę okazję. No właśnie, fani Chanto domagali się ciebie jako rywala w main eventie na sumie gali. Jak sądzisz, to jest realne? Myślę, że tak. Prędzej czy później będę w main eventie, bo to jest moje miejsce. Mm-hmm. Uważam, że jestem jednym z najlepszych polskich wrestlerów w historii. Jestem obecnie jednym z najbardziej doświadczonych polskich wrestlerów i uważam, że z czasem na pewno osiągnę szczyt. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć kiedy, ale dzisiejszy mecz pokazał mi, że jeszcze brakuje mi trochę pokory.
A jak czujesz tą rewolucję, która dzisiaj miała miejsce tutaj w Chorzowie? Czy według Ciebie dzięki tej gali wrestling wszedł na kolejny poziom u nas w Polsce? Czas powie. Nie jestem w stanie powiedzieć teraz. Myślę, że następne tygodnie wskażą, czy to jest naprawdę ta rewolucja, czy dopiero do niej dążymy, czy dopiero kolejne gale sprawią, że to będzie prawdziwa rewolucja. Z tego Battle Royale miałeś tymi zawodnikami jakby pierwsza taką styczność w ringu. Czy któryś z nich, choć przez tą krótką chwilę, wywarł na Ciebie jakieś wrażenie i patrzysz przyszłość, że moglibyście stoczyć ciekawą walkę? Myślę, że zdecydowanie Puncher. Koleś lubi gadać. Jeśli pracowałby tak ciężko jak gada, to uważam, że osiągnie sukces. Już teraz jest naprawdę dobry. Już teraz pokazuje się z dobrej strony. Tryb sam go wyjaśnił, ale myślę, że jeśli dalej będzie gadał tak dużo jak gada, to w przyszłości ja wtrącę swoje 3 grosze do jego osoby. Okej. Okay. Tak, dziękuję Ci bardzo. Ci powodzenia i żebyś jak najszybciej znalazł się na szczycie federacji. Dziękuję.